Tęsknota to jest takie uczucie, które można wykorzystać w celów jakby manipulowania, straszenia. Kiedy jesteśmy wychowane troszeczkę pod wpływem poczucia winy, to, że na przykład nie tęsknimy, to znaczy, że nie kochamy, nie pamiętamy. To nie jest tak. Życie nie polega na tym, żeby cierpieć. Życie polega na tym, żeby żyć. To, że urodziliśmy się w danym części Matki Ziemi, to nie znaczy, że jesteśmy inni. Jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy braćmi. Chciałem tutaj, w tej części Matki Ziemi, tak trafiłem do Polski, cieszę się, że wybrałem tutaj, bo tu jakby zrealizowałem swoje życie. Ja nie odkryłem powołania do szamanizmu, to się urodziło we mnie. Bo kiedy przybyłem do Polski z Peru, to byłem innym człowiekiem. Moja babcia, tak jak każda babcia ze strony, gdzie ja pochodzę, z Peru, umiała stosować zioła do pewnych chorób, stosować pewne, to co tutaj mówią, rytuały czy ceremoniały, ale które dla tamtych ludzi, powiedzmy, to są zwyczajne zabiegi. To jest coś naturalnego, które później z czasem, kiedy wchodzimy w byr życia cywilizowanego człowieka, zapominamy, przynajmniej w moim przypadku, zapominamy albo wstydzimy się tego. Jak oczyszczamy ten kanał energetyczny jakby i przywracamy do równowagi tego ciała, to on jakoś inaczej zaczyna funkcjonować. Samo się zregeneruje, samo dodaje siły, tak? Bo ogólnie wszystkie zioła, które pijemy do danej choroby, oni nie atakują jakby tą chorobę. Te zioła jakby przywracają naszego ciała do takiego stanu, w którym on sam się obroni. Malowanie dla mnie to jest taki moja terapia. Każdy człowiek ma swoje chwile, kiedy jest smutny, kiedy jest wesoły, kiedy jest, nie wiem, radośny, kiedy coś normalne, jak każdy człowiek, no. I kiedy ja mam coś, o które po prostu muszę wypracować, albo chcę się jakby odłączyć, znaleźć tą pustkę, tą nisość, gdzie mam wszystko, albo zagram, albo maluję. My uważamy się, że jesteśmy pępek świata, że wszystko od nas zależy. Niestety, jeśli natura chce nam dać lekcję, to ona nie musi się spytać. Ona po prostu ją nam da. Jesteśmy jedyną istotą mieszkającą w Matce Ziemi, która jest odłączona od natury. Istota ludzka, nikt więcej. Inkowie, Aztekowie, Majowie, każdy kierował się ruchem jakichś planetów. Dlatego ten koniec wielkiego cyklu, który teraz będzie, nie jest w stanie określić, kiedy to jest. Planety nie chodzą na pilota czy na zawołanie. One żyją, to są te istoty żyjące. Może być jakieś przesunięcie. Ale żeby stracić teraz tę wielką szansę przejścia do nowego wielkiego cyklu, gdzie mają być ludzie o wyższej świadomości, to jakby my jesteśmy zarodnikami tych ludzi. Jeśli my nie odrzucimy swoich strachów, nie poszukujemy siebie w tej energii boskiej, w której każdy z nas jest, to możemy nie pozwalać powstać tamta następna generacja.
Wystarczy już książki, filmy. Trzeba poczuć to. Teraz już nie jest czas, żeby teoryzować. Teraz jest czas, żeby praktykować. Teraz jestem tajemnicą, mam akwilę. Mam opatrzę.